W miniony weekend rozegrano pierwszą kolejkę Stalex Ligi. Przypomnijmy, że w tym sezonie w rozgrywkach zagra 27 drużyn. A o tym, co działo się na parkiecie hali widowiskowej w pierwszym dniu zawodów, mówi Tomasz Keller. Zagraliśmy 3 spotkania. Już w pierwszym meczu fajne emocje, bo drużyna ze Świekatowa pokonała zespół Altmoru 4-3 po bramce zdobytej dosłownie w ostatniej sekundzie. Także już wiele się działo. Pokazała się drużyna Play Areny Bydgoszcz w efektownym stylu. Wygrała 20-2 z Czarnym Milianą. Na pewno będzie to bardzo silny zespół. No i w trzecim meczu Olimpia Życim wygrała z Darmexem 9-5. Także mamy pierwsze spotkania ze sobą. Pierwsze spotkania za sobą, dzisiaj dzień drugi i chyba takim najciekawszym wydarzeniem jest powrót Unisławia. Tak, zdecydowanie. Po rocznej przerwie Unisław wykorzystał zaproszenie do Ekstraligi i wraca. Rozegra mecz, można powiedzieć, derbowy z drużyną z Chełmży, pojedynek dwóch drużyn z Zawisły. Także rzeczywiście to chyba najciekawszy pojedynek tej kolejki. Wysoki poziom sportowy Stalex Ligi sprawia, że zespoły na co dzień grające w futsal również chcą sprawdzić swoje umiejętności w świeckich rozgrywkach. Dlatego też do 12 edycji Halówki zgłosił się zespół Toruńskiej Akademii Futsalu, który w swoim pierwszym meczu zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Z pewnością zespół z Grodu Kopernika może namieszać w tegorocznych rozgrywkach. Zwycięstwo gramy w każdym meczu. No, stawiamy się tu jako Toruńska Akademia Futsalu, robimy tam, zaczynamy tworzyć taki projekt szkoleniu młodzieży w tej akademii właśnie, także startujemy w drugiej lidze ogólnopolskiej futsalu. Celem jest oczywiście awans. No co, no aby gier było więcej, bo wiadomo, im więcej gier, tym lepiej dla takich młodych chłopaków. Wzmocniliśmy się tutaj Patrykiem Szczepaniakiem, doświadczonym zawodnikiem, który na pewno tutaj dużo chłopaków młodych nauczyć może. No co, nie ukrywam, że chcemy wygrać Stalex Ligę. Zgłaszamy się po raz pierwszy i chcemy to wygrać. No właśnie, jesteście tutaj debiutantami, jednak no, tak jak wszyscy gdzieś tam wokół mówią, czy organizatorzy, czy no, przeciwnicy z parkietu, no możecie zajść naprawdę daleko i troszeczkę no, namieszać tutaj, jeśli chodzi o tą końcową klasyfikację. To znaczy, no tak, no, my skupiamy się na parkiecie, także mamy swój plan, swoje założenia taktyczne, które realizujemy. Oczywiście nie będziemy za wszelką cenę chcieli tutaj wygrać nie wiadomo jakim kosztem. Mamy swoje cele, swoje plany do zrealizowania, nad którymi pracujemy codziennie na treningach, a te gry tutaj z dobrymi, fajnymi zespołami, bo już trzeba, nie musimy ukrywać, że Rafmix, Euro już są kilka lat tutaj się ogrywają, także już coś tam na tej hali grają, także fajni sparring partnerzy i oby awans do pierwszej ligi, bo to jest dla nas najważniejszym celem, jednak ogólnopolskie rozgrywki. Z każdym rokiem do rywalizacji na świeckiej hali zgłaszają się nowe drużyny, które chcą spróbować zaistnieć w Stalex Lidze. Jedną z takich ekip jest Inter MK Świecie. Ten team w swoim debiutanckim występie pewnie pokonał futsalowców z Bukowca. Zawodnicy Beniaminka rozgrywek podkreślają, że celem zespołu są występy w drugiej lidze. Jeśli chodzi o samą walkę, damy z siebie wszystko. Wiadomo, nie można zekceważyć żadnego przeciwnika. Czy to Pantery, czy to Drzycim, czy to będzie Taftor. Do każdego meczu podchodzimy tak samo, nie? Dzisiejsza taktyka, no to po prostu musimy się zgrać przede wszystkim, bo część chłopaków się w ogóle nie zna, ale myślę, że będzie wszystko okej. Jakie cele stawiacie sobie, jeśli chodzi o ten sezon w Stalex Lidze? Dla mnie prywatnie no to ta minimum druga liga, ale dla nas nic nie ciąży, żadna presja, więc będziemy się bawić. A już teraz zapraszamy wszystkich kibiców do przybycia na halę w najbliższą niedzielę, gdzie oprócz spotkań Stalex Ligi zostanie rozegrany charytatywny mecz dla legendy świeckiej piłki Damiana Sulowskiego, który zmaga się z poważną chorobą. W czasie spotkania przewidziana jest zbiórka pieniędzy na rzecz ciężko chorego Damiana. Tak, rzeczywiście, tutaj koledzy Damiana Sulowskiego, popularnego Suliego, legendy w Dynie, trzeba kibicom przedstawiać. No, ma kolega duże problemy zdrowotne i jego tutaj znajomi zgłosili się z prośbą o rozegranie takiego meczu charytatywnego. Oczywiście Stalex Liga, jak i hala widowiskowo-sportowa, nasza spółka, zawsze do takich inicjatyw podchodzi z otwartą ręką, także w
przerwie między meczami Ekstraligi rozegramy pełnowymiarowy mecz 2x20 pomiędzy sponsorami, a właśnie drużyną Suliego, kolegami Suliego. Wiemy, że Damian będzie na trybunach, także będzie okazja do takiego wsparcia. Z tego co wiem, to koledzy chcą tutaj szykować jakąś zbiórkę środków dla Damiana, także serdecznie wszystkich zapraszamy, kibiców piłki nożnej ze Świecia, żeby wesprzeć zawodnika, który wiele lat reprezentował barwy naszego klubu.